książki. Podszedł do mnie jeden z mieszkańców Bendergowa, stwierdził, że na terenie leży płaster przypuszczalnie z pomnikiem. Sprawdziliśmy to faktycznie. Powierzchnia dolna głazy była idealnie wyszlifowana. Trochę czasu zajęło nam złożenie wniosku i uzyskanie zgód władz kościelnych i konserwatora zabytków. No i dzisiaj wspólnie z mieszkańcami Bendergowa udało się podnieść ten głaz. Przez wiele lat kamienie tutaj leżą i pomniki zaniedbane, więc no, czas najwyższy rozpocząć ich restaurowanie i zacząć dbać o te tereny. Tak jak lapidarium w Siadle Górnym powstało i zostało zagospodarowane, tak mam nadzieję również tutaj w Bendergowie wszystkie pomniki, które tu na terenie kościoła leżą, zostaną podniesione i może obok tego kamienia ułożone. Będzie można przyczynić się jakoś do zwiększenia, powiedzmy, poczucia tożsamości samych mieszkańców, może odczytać historię z tego głazu. Niestety napisów nie ma, gdyż byłego mosiężna litery, które są zerwane już po wojnie. Jakiś krzyż był, nie? Albo coś. Taki emblemat. Tak, tak. Trzeba do jakiejś serii.